Dzisiaj będzie trochę o organizacji kuchni i jednym z najważniejszych punktów, o którym chciałabym powiedzieć, to jest ta szuflada. Moja szuflada z przyprawami znajduje się zaraz pod indukcją. I uprzedzając już Wasze pytania, przyprawy ani wieczka się nie nagrzewają. Mam już to sprawdzone, od pół roku mniej więcej w ten sposób mam wszystkie przyprawy, wszystko przechowuję, żadna nie straciła ani smaku, ani aromatu, zresztą ja część też bardzo dużo używam, więc szybko je wymieniam, ale są też takie, które wiadomo później dłużej się używa, więc tutaj no mogę powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Każda z tych przypraw jest w szklanym pojemniczku z napisem. Większość etykiet pasowała do tego, co posiadam, natomiast jak widzicie, niektóre musiałam sobie albo podpisać sama, albo trochę poprzerabiać. Dostawałam też pytania o to, dlaczego te przyprawy nie są w kolejności alfabetycznej, tylko właśnie w taki sposób i że jest to chaotycznie. No tak mi jest po prostu wygodniej, każdy robi tak, jak jemu pasuje bardziej. Mi na przykład najbardziej odpowiada sposób, kiedy w pierwszym rzędzie mam sól, pieprz i curry, jeszcze mi tutaj zbiegły dwa miejsca, no ale praktycznie cały rządek jest na pieprz, różne rodzaje. Później mamy takie gotowe przyprawy, na przykład przyprawy do grilla, czy do ziemniaków, bardzo często używam, czy taką mieszankę do gyrosa. I do tego kolorystycznie pasowały mi jeszcze wszystkie papryki i pomidory. No i następny rządek to są takie przyprawy, jak ja to mówię, zielone, czyli tutaj akurat są przyprawy do sałatek. Później mamy majeranek, czosnek, trawę cytrynową, rozmaryn, koperek, bazylię, oregano, czyli tutaj takie dwa podstawowe na pizzę to są też obok siebie i tutaj te takie, które najczęściej używam, mam z prawej strony. No i wtedy są różne kuleczki, zioła, liście, to są mniej więcej w jednej części. Tutaj mamy jeszcze owoce jałowca, no a tutaj już są takie, które mi pozostawały i nie zmieściły się gdzie indziej, a nie używam niektórych na przykład tak często jak kurkumę czy gałkę muszkatową. Natomiast o, tutaj powinnam zamienić. Tak, żelatyna zawsze była z brzegu. No i tutaj są takie już pieczeniowe trochę rzeczy, czyli żelatyna, proszek do pieczenia, soda, cukier wanilinowy. Tam z tyłu już są takie całkiem, które mi się nie zmieściły, a rzadko używam, czyli na przykład goździki, czomber czy przyprawę korzenną, która raczej jest w okresie świątecznym używana. Gorczycę też właściwie używam najczęściej do przetworów typu grzyby, no więc one mogą sobie stać z tyłu. No i teraz mamy tutaj całą szufladę, więc jest mi o wiele łatwiej, kiedy ja pokazuję sobie, tutaj szukam jakiejś kategorii, niż gdybym miała alfabetycznie i na przykład leciała od A do Z w tą stronę. Jest o wiele łatwiej i praktyczniej, wydaje mi się, w ten sposób, kiedy one są skategoryzowane. Nie jest też ciężko sobie zapamiętać, gdzie to jest, bo po prostu widzimy i na przykład teraz mam tutaj sól himalajską, no więc bez problemu widzę, co jest w środku, tak? Jak chcę liść laurowy, to nie muszę czytać też, bo widzę już, że tutaj liściki są z tej strony na przykład. Jasne rzeczy typu na przykład żelatyna, cukry, proszki mam z jednej strony, więc też jest o wiele łatwiej. I tak samo tutaj wszystkie czerwone, czyli na przykład papryki, no i wystarczy wtedy, że sobie przeczytam. Zresztą ja akurat mam tak wszystko od prawej do lewej, te, które najczęściej używam i u mnie ten sposób się sprawdza. Szuflada, mimo tego, że jest wąska, idealnie się mieści na słoiczki i można sobie wszystko schować. Nic nie haczy, łatwo wyjeżdża i mamy tutaj nasze przyprawy. Drugą taką organizacyjną szufladą jest u mnie szuflada na mąki, cukry i inne rzeczy przechowywane w kilogramach.
No i tutaj mamy bardzo prosty sposób. Mamy pierwszy rządek, to jest cukier plus płatki owsiane, które używam na co dzień. Następnie bułka tarta i później różne rodzaje mąk już po kolei. W ostatnim rzędzie mam te, które najrzadziej używam, typu krupczatka czy skrobia kukurydziana. No ale reszta już mi się nie zmieściła, więc te po prostu mam tutaj jakby razem, kiedy na przykład piekę pieczywo, to szukam sobie tutaj właśnie w tej części szuflady. No i tak, mąka tortowa, pszenna, to jest tutaj do pieczenia chleba. Ja tutaj wsypuję różne, ale zawsze pamiętam, jaka tu jest, bo tu jest ten jeden rodzaj. No i mąka na pizzę, wiadomo, też osobno. A tutaj są wykorzystane takie mniejsze pojemniczki, ponieważ już te duże by mi się nie zmieściły. I to jest na przykład na kakao. Tutaj jest taki zupełnie malutki, fajnie się mieści. One są też fajne, bo są zamykane hermetycznie. I teraz jeżeli na przykład naciśniemy sobie klips, podniesiemy, no to w środku mamy mąkę i naciskając zamykamy i to zasysa, więc tutaj jest wszystko bardzo szczelnie, nic nam ani nie wejdzie, ani się nie wysypie, jest to bardzo ważne, bo ja przesypuję zawsze mąkę do pojemnika, bo miałam kiedyś taką sytuację, że w mące były robaki i rozeszły się wszędzie, kiedy to zostało w torebce. Od tego czasu mam nauczkę i wszystko trzymam w pojemnikach. No i tutaj możecie jeszcze zobaczyć, że one na wysokość idealnie pasują mi do szuflady. W tym momencie mamy kilka centymetrów dosłownie miejsca jeszcze, żeby szuflada nam się spokojnie zamknęła. Ona też nie opada pod ciężarem tych mąk. Powiem Wam, że nie ma problemu z utrzymaniem w czystości tych pojemników, bo tutaj mąki czy cukier jakoś specjalnie się nie rozsypują podczas wyciągania, tak samo podczas wkładania. Zobaczcie, tutaj wszystko jest bardzo szczelne. Nawet jeżeli coś zostaje na tym rancie, to z tego nie wyskakuje i naprawdę nic tutaj jakoś specjalnie się nie zbiera. Czasem raz na jakiś czas po prostu przecieram i one są po prostu czyste.